Mamy takie równanie. 3. Dodać puste miejsce równa się 10. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie obliczyć, jaką liczbą jest to puste miejsce. Ile trzeba dodać do trójki, żeby w sumie otrzymać 10? Pewnie już to zrobiliście. Zobaczmy teraz, czy możemy to zrobić wspólnie. Mamy tutaj 3 zaróżowione obwarzanki. I mamy 10 skrzynek, w których one leżą. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. I możemy wyobrazić sobie sytuację zapisaną przy pomocy tego równania w sposób następujący. Ile jeszcze kółek muszę tutaj narysować, żeby zapełnić nimi wszystkie dziesięć kwadratów? Policzmy to wspólnie. Muszę dorysować jeszcze jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. I mamy wszystkie 10 pudełek zapełnionych. No to ile trzeba dodać do trójki, żeby było razem 10? 3 dodać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dodać 7 równa się 10. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. Mamy teraz 6 dodać puste miejsce równa się 10. Jeszcze raz zatrzymajcie ten film i spróbujcie zrobić to sami. Ile to jest, to puste miejsce, ile trzeba dodać do szóstki, żeby razem otrzymać 10? Ok, zróbmy to teraz razem. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 pączków. Razem wszystkich pudełek mamy 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ile jeszcze musimy dorysować kółek, żeby zapełnić wszystkie te 10 miejsc? Żeby wszystkich razem tych zapełnionych było 10. Mamy już 6 zapełnionych, więc potrzebujemy jeszcze 1, 2, 3, 4. Żeby razem było 10. Możemy w puste miejsce wpisać czwórkę. 6 dodać 4, równa się 10. Albo z drugiego końca zaczynając, 4 dodać 6, też równa się 10. Dodanie tych dwóch liczb w dowolnej kolejności zawsze daje 10.